Ty zobaczcie na to, wyrzucili depozyt. Normalnie tu buciki, patrzcie. Tam jest depozyt, normalnie. Tu jest depozyt, w tym kontenerze. Będzie fajny depozyt, patrzcie, ja już widziałem portfele. Patrzcie, jakie cudo. Cudeńku, piękny portfelik. Nie ma jaka firma, M pisze, M. Fajnie, ale będziemy przeglądać sobie ciekawe rzeczuchy. Taleci, fanty muszą normalnie, wiecie, fanty muszą latać normalnie. Fanty muszą latać w środku. Fajny stan, śliczny jak nowy. Także już go skolekcjonujemy. No i fajnie, wypadzik już się kręci. No, tu są nasze rzeczy, ale to nam nie wystarczy. Bo tam są, widzę, jakieś książki, drugi portfel. Także ja tutaj wyłożę, pokażę wam, co będziemy z tego depozytu brać. I ja się cieszę, tak, bo był, może nie, że ten drugi portfel, którego nie weźmiemy, bo jest trochę już zajechany. Ale co, zawsze można byłoby... Patyna, stary portfel, vintage. Może spatyniony. Zawsze można jeszcze to jest mosiężne chyba, tak? Zawsze można by jeszcze mosiąc zabrać z niego, jakoś wyrwać, wypluć, no nie? Można, mosiężna owoluta. Tak, po to chyba mosiąc, także wyprujemy to. Każdy metal ciężki, recykling taki już się nikomu nie przyda raczej. Ale ja zobaczyłem coś takiego, nie wiem czy to jest nowe, stare, ale coś fajnego, zobaczcie. Zobaczcie na to. Dwie sztuki, jeden, dwa. Może będzie więcej. Co tam jest napisane? F. Wagnozzi, Sonfo, Parzio, Roma. Ty, to są normalnie z Rzymu. Ty, on nie ma próby? Może, kurde, to by było, w ogóle to by był hicior. Gdzie on uciekł? To był hicior, fajne. Co to mogą być za takie, kurcze, te ciekawe rzeczy. Fajowe artefakt. Fajny. Odłożymy sobie, także zbieramy te artefakty. Ciekawe, bo widziałem większy, patrzcie co tu jest. Nawet nie ruszałem tego bez was. Pierw weźmy może te dwa tu, bo wiem, że to pewnie są, tak, to są te mosiężne czy znalowe, no, do kranu, prawda? Także to jest na pewno, o. Nie wiem, że jest może, ale nowe. Także już mamy, tam były te, teraz są. O, pieniążek, wypada szczęście z tego, ale jabłka. Dwa grosze wypadły. No masakra. Dobra, weźmiemy to. Fajne. Bierzemy to, bierzemy pieniążka. Potem to zobaczymy. Podejmijmy ten większy, prawda? Zobaczcie. Co to jest, ty? O kurcze. O fakcior. Ale fajowy starość, masakra. Co powiecie o tym starociu teraz? Ale starość gigantyczna. Na co to jest? Patrzcie, takie kule tutaj. Nie ma żadnych prób, no nie ma, to nie srebro. Ale giga w ogóle. Patrzcie, co to jest za patera. Piękna paterka taka. Koszyczek taki piękny, oryginalny. Taki ma być. Taki ma właśnie być. Super stan. Patrzcie, postawimy go tu. Zobaczcie sami. Mega koszyczek się prezentuje. Piękny kosz. Jakiej firmy to jest wyrób? Piszcie w komentarzach, ale teraz fajny, teraz mogę sobie normalnie pochodzić na skarby z koszykiem, normalnie ziemi. Fajny, lubię takie rzeczy. W końcu starocie, artefakty, to są artefakty. Może będzie tego więcej, sprawdźmy, bo ja już widziałem tam komiksy. Patrzcie, rosyjski, co to jest? Komiksy normalnie, patrzcie na komiksu. Normalnie Jan z rosyjski, duchy TU, więzień wieczności. Ty fajny komisior, normalnie, patrzcie. Komiksy, także dobra, ja stąd nie spodziewałem się, bateria już coraz słabsza, nawet nie naładowałem. No będę musiał niestety wziąć i sam to wydobyć, bo mam kasety jakieś, widzę. Patrzcie, bombek nie ma, szkoda, że mam. A co to jest? Co to jest w ogóle za przedmiot? Bierzemy, nie wiem co za przedmioty. Nie wiem co to jest, ale to chyba są na... Co to są za przedmioty? Takie coś. Nie wiem, ale jest jeszcze drugi. Do czego to służy? Drugi nie ma tego. Drugi nie ma tego. Nie wiem, tak myślę, do czego to może służyć. Nie wiem, zobaczmy dalej. Fajnie, że więcej komiksów było. Trójkolorowa kokarda. Ja nie będę tych książek dał. Trzeba wybrać najlepsze. Atlas geograficzny to też nie. Państwowe przedsiębiorstwa, ale zawsze coś tego razem. No dobra, szkoda, że więcej. O, ostatni Mohikanin. Jej, komiksy. Komiksy, 98. Komiksy Królowa Śniegu. Jeszcze powiem, że komiks. Nie wiem, ale Dzikie Łabędzie.
Dobrze, będziemy to wszystko. Ja wam pokażę na samym końcu zaraz, bo coraz słabsza bateria jest. Zobaczymy, że to jest ważne fanty, żeby nie było, że przeoczę coś ważnego. Pa, Krzyś, patrzcie. Krzyś wyrzucił. Ej, tu może być depozyt. Patrzcie, Inri. Także fajne dewocjonalie. Teraz uratujemy. Taki fajny krzyżyk. O, to lubię ratować. Dobrze, że krzyżyk nie ten nie został zniszczony. Inri. Fajny. Dobra, do depozytu naszego. Tu i zbieramy dalej. Dobra, zobaczymy, może coś będzie. Chcę zrobić, ale tam patrzcie, tam może coś jeszcze. To jest normalnie. Coś może być dużego, może nie, nie wiem. Ale szukam ciekawostek, żeby to zrobić razem najlepiej, nie? Ale nie ma tam takich, ale są komiksy. Pełno komiksów, o to mi się podoba. Komiksy tak, Bitwa pod Legnicą, ty. Ale komiksiuchy. Te komiksy zrobimy w osobnym podsumowaniu, widzę. O, dobra, to wszystko muszę zabezpieczyć i się zaraz z wami połączę. Zobaczymy tutaj komisyjnie to potem. Coraz słabsza materia jest. Tak zapakuję i zrobimy to komisyjnie. Muszę przerwać niestety i się połączyć z wami. Patrzcie, Atlas Grosse, Niemcy, stare reklamy, Profis, Hess, Allianz. Dobra, ja tu szperam. Zobaczymy, co wyjdzie z tego ciekawego. No, będę szperać, dużo książek. No to co? Wiecie już, co znajdowało się w kontenerze, a teraz zobaczycie, co przygarnąłem, jakie książki przygarnąłem. I słuchajcie, był tutaj jeden strzał, który zrobił robotę. Oczywiście zostało tam więcej książek w tym kontenerze, ale wybrałem te, które uznałem, że coś tam znaczą. Patrzcie, te katalogi, Michał, 92, 91, ale to nie, to jest kolekcjonera było chyba, nie? Też jest kolekcjonera, bo tu też kolekcjoner się do mnie przewija. Patrz, ile książek, jedne, drugie. To jeszcze potem będzie przerabiane. Ale to było to, dobra. Biblioteka Narodowa, Wehikuł Czasu. To biorę, oczywiście. Fajny Friedrich Schiller, Intryga i Miłość. Biblioteka Narodowa. Skolekcjonowałem to. Nie wiem, ile warte, bo nie patrzyłem jeszcze. Ale książka kucharska, słuchajcie, Zofii Czerny. Kosztuje nawet 50 albo 70 zł. To jest książka kucharska, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze. Słuchajcie, z 53 roku. Także te starsze książki kucharskie, starsze przepisy są po prostu poszukiwane. Także też tak nie widać, taka stara książeczka, ale może być warta. Poezje wybrane Różewicza, taka książka, rocznik któryś tam, czekajcie, tak wygląda bez tego, piękna, nowa, świeża, pachnąca, polecam naprawdę. No nie będę wszystkich przebierał, prawda, które są roczniki, no ale jest poezje Różewicza takie, musicie znaleźć sobie, no to patrzyłem, 50 zł kosztuje, także 50. Tu będziemy odkładali, tu odłożyłem książki za takie 50, bardziej warte, tutaj takie za 20, a tam za takie dyszki. Także dobra, poezje wybrane, to też poezje wybrane, poezje Poem Szymborskiej, tak, także 50 zł kosztuje, bo widziałem, piękna, o, coś takiego, piękna książka, także mam nadzieję, że pochwalicie za mój wybór. Zdrowie doskonałe. To książka Deepaka Chopra i o harmonii ciała i umysłu. Także ta tematyka uznałem, że będzie poszukiwana przez kolekcjonerów i czytelników. Nie myliłem się, bo książka też 50-70 zł kosztuje. Fizyka. Temat bardzo poszukiwany. Jaorar. I to w komplecie kosztuje 40-50 zł. Dwie dychy za książkę, bo fizyka to poszukiwany temat. Teoria obwodów elektrycznych, też książka po 50 zł. Gruba taka teoria, obwody elektryczne, można wszystkie znać i tworzyć. Teoria maszyn, mechanizmów. Takie książki o mechanizmach zawsze będą poszukiwane. To też, już nie pamiętam ile, ale fajna cena za nią jest. Nie takie, wiecie, 3 zł, czy 2 zł. Ale w ogóle tematy są ciekawe, zobaczcie. Poradnik inżyniera, obróbka skrawaniem. Piękna księga. Wydawnictwo naukowo-techniczne.
Piękna, piękna. A to jest jaki to tom pierwszy chyba. Złote, złote, ten tam. To też wziąłem. Patrz, jakie tematy. Czy wam się podobają? Sprzątanie wnętrza ciała. Komu posprzątać wnętrze w ciele? Urszula Miskiewicz. Nie wiem, ile poradnik praktycznie, ale ja to przeczytam. Patrzcie, i będę sprzątał normalnie ciała wszystkie. Posprzątam. Będę lepiej leczył. Nie tylko chasioki. Lecznicza głodówka. Małachowa. Ta książeczka. I tutaj własny system samouzdrawiania. Samemu można się uzdrowić. No nie powiecie, że to nie ciekawa tematyka. Małachowa. Fajny, fajny, fajny. A wy co robicie? Jest tutaj nocka, jest trzecia w nocy, czwarta prawie będzie. A ja tutaj lecę z podsumowankiem. Patrzcie, taki Heidi Park. Jaki kiedyś był Heidi Park? Heidi Park, pamiętacie Heidi Park jeszcze? Patrzcie, jaki Heidi Park był mega. To był park dosłownie. Ciekawe, co było lepsze. Heidi Park czy Disneyland, czy ten. Ale fajna, taki opis może kolekcjonerski być ze starego Heidi Parku. Słuchajcie, Batman kolekcjonerski po 30 zł, komiks Batmana z 92 roku, druga część. Także komisiki zawsze będą poszukiwane. Patrzcie, jaki tematyka. Montaż budowli i prefabrykantów, żeby to nowy poradnik. Słuchajcie, Mańkowski, Lenkiewicz. Czy wam się to podoba, czy nie? Piszcie w komentarzach. Bardzo ciekawa tematyka. Bardzo poszukiwana przez kolekcjonerów. Te skrypty to nie wiem, czy zostawię. Skrypty, mechanika, kinematyka, dynamika. Niby tam ktoś wystawił za 50 zł, raz za 20. Ale nie wiem, ale tutaj patrzcie, metaloznawstwo, Wrocław 98, mi się na metalach lepiej znał, nie wiem, zostawię, bo tu metaloznawstwo, to zostawię. No i dalej, patrzcie, fajny temat kolejny, taki zbiór fajnych tematów, fotografia czarno-biała, pozdrawiam wszystkich fotografów, którzy robią zdjęcia, fotografia czarno-biała, taka księga wielka z fotografii czarno-białej. No i co, w środku no, aparaty, różne rodzaje, wiecie co chodzi. Wiecie, co chodzi? Czy będą Nikony? Nie, ale ostatnio te Nikony działają. Na aparacie ostatnio odcinka działa. Kolega był, sprawdził. Także spoko. Ten ostatni też działał. Tamten. Też Coolpix. Nikon, tylko czerwony był. Jeszcze wtedy i srebrny. A to o pociągach, patrzcie. Też wziąłem książkę, ale no niestety 10 zł tylko kosztuje. Tadeusz Dąbrowski. Miniaturowe kolejnictwo. Poradnik modelarza, Warszawa 79. No i co? No i tym razem modele, można pociągi, modele robić pociągów, prawda? Także spoko. Też tematyka taka dziwna, nie taka ten. Słuchajcie, mały słownik poprawny polszczyzny, także żeby lepiej się znało na słówkach. Też kolekcjonujemy, nie wiem, 6 zł. No dlatego tu już leczą takie książki za 6 zł. To też za 6 zł, nie wiem po co wziąłem. Moich Roski, córka księżyca. Ale fajna tematyka. Mechanika ogólna zawsze będzie fajną tematyką, ale niby 10 zł, prawda? No ciekawe. Taka mechanika, fajna książka. Ale weźmiemy to tu dam lepiej. To wziąłem ze względu na historyczne zdjęcie. Patrzcie, wspomnienia jakiegoś genepułku, jakiegoś żołnierza, prawda? To może być jakieś wojenne sprawy, prawda? Patrzcie, on mógł to wszystko opisywać. Walter Schönburg, w czarnym mundurze oficer SS, prezentował się znakomicie. No czy ja wiem, czy w mundurze SS się można znakomicie prezentować? No nie wiem, ta książka jakaś dziwna. Może sam normalnie imperator ją napisał. Zabij. Dobra. Wspomnienia. Co dalej? Tomek na wojennej ścieżce, to też już takie skrajności. Nie, tutaj. No, a z tych komiksów to będziemy mieli dwie komiksów. To jest jakaś bajka, James Władca Skalnej Doliny. Nie, to nie będziemy brali. To wyrzucam. Dzikie Łabędzie, Słowik. Christian Andersen. Tą bajkę zostawiamy. Królowa Śniegu. Też bajka. Taka cienka. Ale nie wiem, są te wydawnictwa poznańskie po 6 zł, ja nie wiem. Wiem, że Kajko i Kokosz w Krainie Borostworów. To na pewno skolekcjonujemy, bo właśnie fajne te borostwory, normalnie ciekawe to wygląda. Tak to wygląda. Normalnie tak to wygląda, te borostwory, widzieliście? Także zobaczymy, jaka jest ich kraina i porównamy, która kraina jest lepsza. Czy kraina borostworów, czy kraina
śmietnikowych artystów. No i dobra, lecimy dalej. Także to weźmiemy. Tutaj na ten komiks. Rozprawa z Dajmiechem, widzę. No, rozprawa z Dajmiechem. Także fajny. Tutaj będzie rozprawa z Hasiokiem. 88 rok. Taki też komiks. Wszystko 88. Widzę. Rośliński. Więzień przeszłości. Jans jakiś komiks. Coś takiego. Także taki komiks było. Też jest Jans. Nie wiem. Ostatni Mohikanin. Niby nie bajka, ale ostatni Mohikanin opisany w komiksie. Prawda? Motywa powieści Coopera. Fajny, fajny. Skolekcjonujemy. I Bitwa pod Legnicą. Pozdrawiam wszystkich z Legnicy. Od razu. Także patrzcie, jaką bitwę mieliście normalnie kiedyś u was. Komiks? Komiks, no komiks, nie źle. Patrzcie, tu była główna bitwa. Ciago, patrzcie, tak, tak się brali dosłownie. No i co? To by było na tyle. I co? I teraz patrzcie, tutaj będzie nasz główny gość z dnia normalnie. Zobaczcie, o tym właśnie mówię, o tym właśnie mówię. O tym właśnie mówię. No właśnie, piękny strzał. To jest strzał dosłownie tego całego. Bo to już widzieliście. To już widzieliście te prawda, całe nasze koszyczki. Możecie jeszcze raz, możemy to zobaczyć. Bo nie wiem, co to jest napisane, jakiś Italy, coś tam. Nie wiem, czy to nie jest jakiś. Może nawet Roma. Patrzcie, fajne, fajne. To jeszcze tak tu pokażę. I ten jest ciekawy bardzo. Patrzcie, jaki ciekawy. I koszyk, takie kulki ma na podstawki. Mega zdobienie. Nie widzicie zdobienia, szkoda. Ale ma takie zdobienie. Pięknie strzali. To też pewnie, może jakiś projekt. Miedziany czy mosiężny, bo tutaj sprawdziłem. Przechodzi już miedź, mosiąc, także no. Ale to nasz fan, ja, i zobaczcie, to będzie o tym, co właśnie chcę wam powiedzieć. Wykłady. Wykłady. Wykłady Feynmana. Wykłady z fizyki normalnie. I wszystkie, patrzcie, tomy. Pierwszy, drugi i trzeci. Mamy wszystkie tomy tych wykładów Feynmana. I to kosztuje w internecie 250 zł. Ja widziałem, że się sprzedaje na Allegro. Cały komplet się sprzedaje w archiwum Allegro za 200 zł. Normalnie schodzą, że jest sprzedane, prawda? Także spoko. Wykłady Feynmana. Takie mamy z fizyki. Sprawdźcie sobie sami. Wszystkie tomy. Bardzo ciekawa tematyka, poszukiwana przez naukowców. Nawet ciekawe rzeczy to mogą być. Dlatego to jest strzał dzisiaj dnia, ludziska, wykłady Feynmana z fizyki. Tak, 200 zł to kosztuje, a z tego pewnie też będzie z 200. Także spoko, spoko, z tych książek na pewno strzał 400 zł. No dobra, lecimy dalej. Pozdrawiam wszystkich, pozdrowionka. Mam nadzieję, że trzymacie się ciepło, zdrowo. I co? Widzimy się na kolejnych poszukiwaniach. No i co? Do następnego. Trzymajcie się.